i lecimy. Au. Pamiętajcie, mordeczki, Shelly nigdy się nie cofa i nigdy się kurwa nie poddaje. I jak mówię, zawsze tak robię. No, także będę się do was odzywał pewnie jutro na spokojnie. I bardzo serdecznie dziękuję wam za wsparcie. A ci, co tam mnie stawiali, we mnie wierzyli. Naprawdę, ja wam jedyne, co mogę obiecać, to, że nigdy w siebie nie zwątpię. I mam nadzieję, że wy też tego nie zrobicie, bo pamiętajcie, że nie da się zdobywać świat. No, nie wolno się poddawać. Zawsze trzeba walczyć do samego końca, choćby był na straconej pozycji. Sport mode. No dobra, drodzy, tutaj na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, Messengerze, wszędzie, gdzie tylko jesteście i się martwicie. Zacznę może od tego, że przede wszystkim chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować moim sponsorom, czyli Kuchni Wikinga, Toma Sushi Radość, Cannavitis, Core Fitness Warszawa, Olimp Nutrition, kogoś zapomniałem, Kotek? Wszyscy. Bez was przygotowanie się do tej walki, do mojego debiutu w Fame MMA, no po prostu byłoby bardzo trudne. Doceniam, przykro mi, że zawiodłem, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę do tego ciężkiego nokautu tę walkę oglądało się dobrze. Dalej. Było mi niezmiernie miło debiutować z Piotrem Shellym Shelligą w tak dużej arenie, przy tak fantastycznej publiczności. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że no dawno gali, i to jeszcze w drugim chyba pod względem wielkości obiekcie w Polsce, po prostu nie było od wielu, wielu miesięcy, więc to było dla mnie naprawdę wyjątkowa historia. Spełniłem swoje młodzieńcze marzenie. Wytrzymałem te 7 miesięcy bardzo ciężkich treningów w Unique Fight Club pod skrzydłami trenera Przemysława Szyszki. Jestem z siebie bardzo dumny. Oczywiście nie jestem dumny z tego wyniku, ale jestem dumny, że wytrzymałem, dałem radę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Zrobiłem to, odpowiem na te pytania, które tak do mnie spływają, do mnie i do Agnieszki. Zrobiłem to dla naszego zmarłego synka, który zmarł 25 stycznia tego roku. Pytacie, o co chodzi, czy mam nowotwór, czy jestem chory, kto umarł, czy tata umarł. Chodzi o naszego synka, po prostu go straciliśmy i całe przygotowanie i cała ta walka, liczyłem, że zwycięstwo będzie dedykowane jemu. Kolejna sprawa. Jak widzicie, jestem już w fotelowym pokoju. Tak, pojechałem oczywiście do szpitala, przeszedłem tam komplet badań. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Jeszcze jutro będziemy się troszeczkę tam upewniać, robić odpowiednie kroplówki. Ale wygląda na to, że, no, że mam się dobrze. Oczywiście boli mnie szczęka, boli mnie trochę głowa. Jeszcze mam trochę miękkie nogi, obitą jedną nogę. Ale generalnie jest wszystko w porządku, więc bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za troskę. Wszystkim osobom, które napisały, zadzwoniły, pomyślały ciepło o mnie i się zmartwiły, naprawdę bardzo dziękuję i doceniam. To jest ze mną wszystko w porządku. Na to wygląda przynajmniej na ten moment. Wszystkim osobom, które wypisują do mnie te rzeczy, których nie da się po prostu czytać, które plują mi w twarz, nie będę tutaj po prostu tego cytował, które po prostu mieszają mnie z błotem, wyzywają mnie po prostu od najgorszych, równają mnie z podłogą, zapraszają na solówkę, mają mnie za zero, za śmiecia, srają mi na mordę i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba było naprawdę zrobić z tego screeny. Powiem wam tylko tyle. Przejdźcie tyle w życiu, ile przyszedłem ja. Zapraszam was do jakiegoś klubu, gdzie przez 7 miesięcy będzie się ciężko przygotowywać do swojego debiutu, gdzie będzie prawie 13 tysięcy ludzi, i wyjdźcie do oktagonu i zobaczcie, jak to jest. Ja się cieszę, że mam tak fantastyczną społeczność na YouTubie, na Facebooku, wszędzie, że to są oczywiście pojedyncze jednostki takich ludzi. To trochę boli, ale ja sobie poradzę przez najbliższe dni i przez najbliższe tygodnie. Mam dla kogo? Dla mojej narzeczonej, dla moich najbliższych, dla moich przyjaciół. Pojedziemy sobie na wakacje i naprawdę wasze przykre komentarze nie będą na nas robiły wielkiego wrażenia. Kontynuując, jest mi przykro oczywiście, że przegrałem, ale teraz bardzo ważna rzecz. Szukałem, wróciłem oczywiście jeszcze na halę, dałem kilka wywiadów, jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie sobie obejrzeć gdzieś tam na YouTubie. Szukałem Piotrka
Szeliego Szeligi. Chciałem mu się pochylić w pas i pogratulować świetnej walki i fantastycznego nokautu. Miałem okazję zobaczyć nokaut w szpitalu i powiem wam, wow, takie nokauty to się widzi na gali UFC. Nie trzymałem tej lewej ręki wysoko, gdzieś ta broda również wysoko, jakieś takie nawyki z karate, ale co jest bardzo ważne, nie ujmuję Piotrkowi zwycięstwa. Popełniłem błąd, on go wykorzystał, jest zwycięzcą i bardzo mu gratuluję. I proszę, nie piszcie nigdzie i nie gadajcie, że Lucky Punch, że miał farta, że był podłączony i tak dalej, i tak dalej. Jest lepszy, tego wieczora był po prostu lepszy i Piotrek, gratuluję ci z całego serca zwycięstwa. Kolejna sprawa. Medal ma zawsze dwie strony i z jednej strony medalu jest moja gorycz porażki, z którą sobie poradzę, bo tak jak powiedziałem, mam osoby wokół siebie najbliższe, osoby, które mnie kochają. I z jednej strony, no jest mi przykro. W pewnym momencie było bardzo blisko, ale to nie ma teraz tego co roztrząsać. Wygrał Piotrek, bo był lepszy. Ale jest też druga strona medalu. Piotrek złożył obietnicę, że ja tą walkę przegram. I my z Agnieszką bardzo wierzymy, że trener Rafał, trener Piotrka Szeligi się obudzi i będzie miał od ciebie, chłopie, ogromną niespodziankę. Trzeba szukać, szukać pozytywów i myślę, że to jest pozytyw i wierzę, że ta energia z twojej wygranej po prostu do niego dotrze i obudzi się cały i zdrowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję ekipie TTV, która była ze mną. Nie mogę zdradzić, dlaczego była, po co była i co nagrywali, ale wiem, że się zatroszczyliście tutaj o moje rzeczy, wspieraliście Agnieszkę. Tutaj chyba Aga też ma coś do powiedzenia. Tak, bardzo dziękuję, bo ekipa TTV jest, to przecudowni ludzie przyjechali i byli cały czas w gotowości, żeby pomóc mi, nawet być ze mną w szpitalu, żeby wszystko, co nam będzie potrzebne, w każdej chwili są gotowi, więc bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście. Dziękuję wszystkim osobom, które pisały do mnie w trakcie, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, jak tam badania, co się dzieje z Krzyśkiem, więc bardzo wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, za to, że tak szybko zareagowaliście, pytaliście się o zdrowie. Wesprzeć dobrą energią. Oczywiście również bardzo dziękuję opiece w szpitalu. Dostałem fantastyczną opiekę. Będziemy się teraz oczywiście o mnie troszczyć. Jutro zaczniemy od solidnej kropóweczki, żeby tam w głowie się wszystko poukładało. Ja jeszcze muszę jedną osobą poinformować. Bo jeszcze troszeczkę mnie buja tak na prawo i na lewo. Boli mnie oczywiście szczena. No i co? Chyba tyle. Jeżeli się martwiliście, to się nie martwcie. Nie pytajcie proszę, kiedy zawalczę, czy w ogóle zawalczę. To jest porażka, z którą ja się oczywiście muszę zmierzyć. To, że tutaj do was mówię i że wyglądam na takiego trochę zadowolonego, uśmiechniętego, to nie jest tak do końca, bo w środku rozrywa mnie gdzieś gorycz porażki, ale taki jest sport, pamiętajcie. Takie są sporty walki, takie jest MMA. Popełniłem błędy, Szeli je wykorzystał raz na tarczy, raz z tarczą, dzisiaj niestety na tarczy. No i co dalej? Najpierw wakacje, odpoczynek, reset głowy, a później zobaczymy. Ekipa Esculap, karetka ekipy Esculap. Jesteście przecudowni i panowie, którzy dzisiaj się nami zajmowali i którzy, jak ty pojechałeś na badanie, zajmowali się też mną, czyli chwilę swoją cenną poświęcili, już musieli za chwilkę wracać oczywiście do swojej pracy, ale poświęcili mi wystarczająco dużo czasu, żebym chociaż chwilę była, poczuła się zaopiekowana w miejscu, w którym się znalazłam, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, mimo tego, że nie pamiętam nic. Jest mi też przykro, że tak fenomenalne wydarzenie jak Gala Fame MMA 11, no, że nie było mi dane obejrzeć tego wydarzenia, niestety, ale no, straciłem przytomność, widzieliście ciężko. Ja tak naprawdę od tego momentu nie za dużo pamiętam, dopiero gdzieś tam flashbacki ze szpitala, ale tak jak widzicie, jesteśmy razem, to jest najważniejsze, kochamy się. Dziękujemy wam, jesteście najlepsi. Hejterom mógłbym coś pokazać, ale szkoda mi mojej energii. Słuchajcie, nie ma we mnie tego jadu, który jest w was. Naprawdę nie ma. Jeżeli zawiodłem, przepraszam. Jeżeli komuś utopiłem kupony, przepraszam. Robiłem przez 7 miesięcy, co mogłem. Nie ma za to przepraszać. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Szeli był lepszy, ja byłem gorszy. Tak się pisze historię MMA, tak się pisze historię fejmu. Zobaczcie, Szeli miał jedno zwycięstwo,
później porażkę, teraz znowu zwycięstwo, jak w sinusoidzie. To jest piękne, sport jest piękny. Bardzo mi przykro, Szeli, że nie udało mi się ciebie złapać. Chciałem ci się pochylić w pas, tak jak się robi to w karate, uścisnąć twoją rękę i pogratulować. Jutro się zobaczę. Odrobinkę żałuję, że ta bitka była taka krótka, bo liczyłem na to, że będziemy się napierdzielać 3 rundy. Mały niedosyt jest. Szczęka mnie boli. Masz, chłopie, uderzenie w łapie. Pozdrawiam was serdecznie. Dobrej nocy. I jeszcze jedna rzecz, tak na koniec, bo to chciałem powiedzieć. Ja w dalszym ciągu wierzę w to, że 3 razy P, czyli praca, ma znaczenie. Dalej będę ciężko pracował. Nie wiem, czy będę się bił, czy nie, ale pamiętajcie o tym, że sport ma łączyć, a nie dzielić. Tak. I to jest dla mnie bardzo ważne, że my z Szeli potrafiliśmy sobie okazać szacunek. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo apeluję do was, żebyście nie krytykowali Piotrka za to, że w afekcie wykonał swoją robotę pięknie, czyli znokautował mnie i później poszedł po dobicie, zanim sędzia przerwał. Tak się powinno zrobić. Podejrzewam, że ja w afekcie zrobiłem bardzo podobnie. Masvidal też kiedyś tak zrobił i myślę, że tutaj nie ma co tego rozliczać, bo tak się po prostu działa. Zachował się jak zawodowiec i ja obejrzałem oczywiście tą walkę na YouTube i nie mam absolutnie do niego pretensji. Szeli, pozdrowionka, trzymam kciuki i czekam na walkę z Piotrem Bestią Piechowiakiem. Już teraz dobrej nocy. No i moi drodzy, wiem, że tego tutaj nie muszę nagrywać, ale zanim pójdę spać, serdecznie dziękuję klubowi Unique Fight Club za to, że przyjęli mnie z otwartymi rękoma i czułem się tam jak naprawdę w rodzinie i dziękuję oczywiście trenerowi Szyszce i dziękuję Szyszka Team, dziękuję Carlosowi, dziękuję mojemu przyjacielowi Konradowi. No i tyle. No. Potrzebuję teraz troszeczkę wakacji. Wszystko jest dobrze. Dziękuję też Maksymowi, mojemu sparring partnerowi. Wiem, że stać cię na więcej. Zremisowałeś, niestety nie mogłem ci kibicować, nie mogłem pomóc cię rozgrzać, nie byłem przy tobie, ale po prostu byłem nieprzytomny. Wybacz, brachu. Wynik 1-1-1. Wiem, że trenera Szyszkę to nie satysfakcjonuje do końca, ale no, taki bywa sport. Widzicie ten błysk w oku, to jest radość, nie? Nie zawsze się wygrywa. Chciałbym wygrać, ale położę się dzisiaj spać, jutro jest kolejny dzień, kolejne wyzwania, także do przodu. I teraz już zupełnie na koniec. Całe przygotowania, całe 7 miesięcy przygotowań, niestety nie zwycięstwo, ale całe 7 miesięcy przygotowań dedykuję mojej narzeczonej niespodziewance, która jest tutaj. Dedykuję klubowi Unique Fight Club, dedykuję mojemu trenerowi, mentorowi, przyjacielowi, który jest dla mnie jak drugi ojciec, trenerowi Szyszce. Dedykuję wszystkim moim przyjaciołom i dedykuję naszemu tragicznie zmarłemu synkowi. Chciałem bardzo dla ciebie wygrać. Nie udało się, ale ta cała praca była dla ciebie. Byłeś ze mną codziennie, na każdym treningu, na każdym sparingu. Byłeś się ze mną w klatce do samego końca. Czułem twoją obecność i wyszło jak wyszło, ale wiem, że jesteś dumny w statusie, jesteś dumny ze swojej cudownej mamy. Dobranoc. Sport ma łączyć, a nie dzielić. Siemaneczko wszystkim. Witajcie, moi drodzy. Jak widać, jestem cała i zdrowa, natomiast gardełko troszkę mi tutaj doskwiera. Chcę wam bardzo, bardzo podziękować za wasze wsparcie i wszystkie wiadomości. Jestem wdzięczna, że mam takich obserwatorów i cieszę się, że walka wam się podobała. Była to moja pierwsza walka, tak naprawdę, tak ważna dla mnie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz z całego serducha. Pytacie, czy wrócę do oktagonu? Tego nie wiem. Na ten moment ciężka decyzja, ale być może do przemyślenia. Tak jak wspominałam, pieniążki z pay-per-view przekażę Karolinie. Jeżeli będzie tego mało, nie wiem jaka to będzie suma, to jakąś część oczywiście z mojej garży przekażę również Karolinie. No, to taki miałam cel. Nie mówiłam o tym wcześniej, ale po walce zdecydowałam się na taki ruch. Myślę, że każdy na moim miejscu zrobiłby to samo.